Gangsterem? Nie boisz się? Kto nie ryzykuje, w pierdlu nie siedzi. Parę lat temu boksowałem. Medalu nie zdobyłem. Ale nauczyłem się jednej rzeczy. Podczas walki 90% to psychika, 10% umiejętności. W życiu jest tak samo. Morda, nie szklanka, nie stłucze się, ale ze słabą psychiką szacunku na mieście nie zdobędziesz. Raz popuścisz jakiemuś frajerowi, ktoś cię zgasi, raz nie odbijesz piłeczki, a już na twojej psychice pojawia się rysa, a potem małe pęknięcie, a na finał ciągniesz laskę w bramie.